Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami odcinek trzeci FIFA 22 właśnie na moim kanale. No i oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka. A ja już teraz zapraszam Was na kontynuację kariery. Słuchajcie, w naszym zespole naszego zawodnika, który oczywiście, no tak jak mam nadzieję oglądaliście poprzedni odcinek, czyli pierwszy meczyk, który rozegraliśmy. No słuchajcie, naprawdę nasz tutaj zawodnik poruszał się bardzo, bardzo ciężko. No i cóż, słuchajcie, mamy już moment, powiadomienia jakieś? Nie, nie mamy żadnych. No kwestia jest taka, że przejdziemy sobie na centralę. No nie możemy zrobić tak jakby treningu, nie wiem dlaczego. O, a cóż tu się wydarzyło, dlaczego? Dlaczego, słuchajcie, nie ma naszych punktów, nie rozumiem tego. Co tu się wydarzyło? Nie, no tu żadnych nie mamy punktów. I co? Będziemy jeszcze raz grali ten sam mecz? To dziwne. To dziwne. Czwartego przecież graliśmy. Okej, dobra. Troszeczkę tego nie ogarniam. Słuchajcie, wychodzi na to. Nie mam pojęcia dlaczego... dlaczego nam to nie wyszło. Pozostało 7 dni. No dobra, musimy zagrać ten meczek w takim razie. Zagramy, słuchajcie, jako cała drużyna tym razem. Miejmy nadzieję, że to się zapisze, bo to wygląda na to, jakby, nie wiem, nie zapisał się mecz. No jest to trochę dziwne. Dobra, zobaczmy, co tu mamy do zrobienia. Ajajaj, jak normalnie nas tutaj skatował, słuchajcie. Dobra, powtórzmy to ćwiczenie. Mamy się bardziej przyłożyć. Oj, szkoda, że zaliczyło to nam jako stratę, bo naprawdę w miarę sobie daliśmy z tym radę. Aj, szkoda. Szkoda. Dobra. Mamy to. Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody, oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla Państwa są Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Będziemy mieli okazję zobaczyć, jak prezentują się zespoły w trakcie przygotowań do sezonu. Pierwszy grupowy mecz turnieju przedsezonowego przed nami. Legia Warszawa zmierzy się z Vitesse Arnhem. Pierwsze spotkanie po przerwie, więc trzeba ten mecz potraktować bardziej jak rozbieganie i element treningu niż walkę o wynik. No ale zawsze jest paru graczy, którzy zechcą się wyróżnić przed sezonem. No, nie daliśmy rady zwiększyć tego. No i zobaczymy, słuchajcie, no zaczynamy mecz w takim razie.
No naprawdę, słuchajcie, no, to jest gigantyzm na boisku, można powiedzieć. Warunki naprawdę dosyć duże, słuchajcie, jak na resztę tutaj zawodników, których widać. Jest nasz Widzimy, menadżer. W jakim zestawieniu zagra Legia Warszawa. Zdecydowali się zagrać odważnie i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie, a takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska, choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. A oto skład, w jakim zagra druga drużyna. Na papierze wygląda to na 1-5-3-2, Jacku. Jak to się przełoży na ich grę? Zdecydowali się na ekstremalne zagęszczenie środka pola. To tędy będzie szła większość ataków zespołu, z kolei rywale na podkreślenie. Dobra, jeszcze muszę spróbować. Nie no, jest dobrze. Jest dobrze. Mają tutaj największe trudności. Wiele jednak będzie zależało również od bocznych obrońców ustawionych na wahadle. Mogą robić różnicę dynamicznymi wejściami po skrzydle. Aj, strata. Może się teraz rozpędzić wzdłuż linii bocznej. Teraz ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. Ryzykownie, ale skutecznie. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Ależ uderzenie. No, jest szkoda, strzał. Że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich prób, a któraś w końcu wejdzie. No, już mogło być 1-0, niestety. A teraz co my wyprawiamy? Przechwycił piłkę. Świetnie teraz bramkarz. Że też nie strzelili. Co my wyprawiamy tutaj, słuchajcie? No naprawdę. Dobrze, że on to wyciągnął. Z Rożnego w okolice jedenastki. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Dobra sytuacja na centrę. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. No i brawo. To, co Państwo widzicie, to wysoki pressing. Nie, i straciliśmy gola. Już na starcie. No niemożliwe. Na resztę meczu. Niemożliwe, słuchajcie, co tu się wyprawia dzisiaj. Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu. Zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. Cóż, wystarczy na niego spojrzeć, jest bardzo niezadowolony. Zupełnie nie realizują założeń taktycznych i przegrywają. No to mamy 1-0. Dużo miejsca na skrzydle, może zaatakować. A więc jednak gwizdek. Mimo zastosowania korzyści stracili piłkę. Sędzia decyduje się więc przerwać teraz grę. Słuszna decyzja. Skutecznie teraz odbiera. Przejmują posiadanie piłki. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór.
No komu co podajemy? Co za błąd teraz? Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Strzela teraz. Trzeba no, się gdyby tutaj nie bramka. Było wyciągnąć. Piękna obrona. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. No a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Ta akcja nie przynosi powodzenia, ale będzie jeszcze rzut rożny. No na razie słuchajcie, słabiutko nam idzie. Pole karne, głęboko teraz. No nie. Za chwilę wznowią z narożnika boiska. Centra w pole karne. Może teraz strzeli. I już nic z tego rożnego nie będzie. Strzał na bramkę! Bez problemu utrzymał teraz piłkę w rękach. Nie była to najtrudniejsza interwencja w jego karierze, ale i tak brawa za koncentrację. Po tej sytuacji będzie rzut rożny. No nie możemy się, słuchajcie, nawet przebić na drugą połowę. Na 11 metr z rogu. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych. Zbyt mocne to podanie. Trafi do bramkarza. Piłka trafia prosto do Mladenowicza. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Szybko się skończyła ta kontra. Tracą piłkę. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Ależ widzimy teraz kunszt w defensywie. Brawo! Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Rzuca no, się, nie pewnie interweniuje. Uspokaja grę i dodaje pewności siebie. Gdyby nie bramka, słuchajcie, to już naprawdę byśmy Liga dostawali 5 do 0. Liga sytuację na boisku. Głęboka ta centra z narożnika. Ależ to było daleko od bramki. Fatalne pudło. Można to było lepiej wykonać. Szkoda tej okazji. Ależ błąd. Bo... Fatalne podanie od bramki. Nie no. Ależ fachowa interwencja Boruca. Wyprawiam. Wybijamy prosto pod nogi przeciwników. No tak nie może być. Tak nie może być. Głęboko w pole karne zagrywa. Zbyt czytelne dośrodkowanie, bądźmy szczerzy. Piłka poza boiskiem, out. Oddają piłkę. No ale nie pod nog. Wywierana teraz presja. Rose. Dobra, uspokójmy to troszeczkę.
Udane wejście, akcja przerwana. No i to mogła być kolejna bramka. Dobry strzał, ale trochę zabrakło. Nie powiększyli przewagi, ale są na dobrej drodze. No naprawdę, słuchajcie, męczymy się. Niemiłosiernie tutaj. Dzisiaj. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Mija teraz bez kłopotu. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. To musi być. Boże, co to było? Wybiegli bramkarza w pole i wbił to teraz do pustej bramki. Nie no, słuchajcie, co ja dzisiaj wyprawiam? No Tomku, takie błędy nie powinny się na tym nie, poziomie no, to jest po prostu, słuchajcie, widać no sajgon. Widać teraz w tej powtórce, no, że za darmo no, pięknie piłka, po prostu bramkarz to nie mogło skończyć się inaczej niż golem. Piłkę tutaj. Mina menedżera mówi wszystko, to nie ich dzień, ale nawet grając słabo można pokazać wolę walki, a tę coraz trudniej mu dostrzec u swoich podopiecznych. No to mamy 2-0. Wieteska. Zdecydowane, twarde wejście teraz. A teraz Lukinias. I co? Strata wojskowych. Legia teraz w natarciu. Bez faulu, czyściutki odbiór. Rasmussen. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Filip Mladenowicz. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Dobrze, piłka nadal na boisku. Przerwał atak rywali. I strata piłki. No i teraz strata piłki. Cała boczna strefa boiska jest wolna.
zablokowany ten strzał. Świetna interwencja, znowu mają piłkę. Slisz. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką, czasem jak widać się opłaca. Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Teraz przed szansą. Znakomita interwencja. Spudłował koncertowo. Aż dziwne, biorąc pod uwagę umiejętności. Nie, no słuchajcie, naprawdę. Razem coś nie wyjdzie zgodnie z założeniem. Chociaż przy tym strzale to prawie drużyna, wszystko poszło nie tak. Z którą graliśmy wczoraj. Kikszu kolejki. Coś nieprawdopodobnego. Nie wiem dlaczego, słuchajcie, gramy jeszcze raz to samo spotkanie. To się pewnie wyjaśni później. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Mamy uderzenie, ale strzał zablokowany. No i niestety sędzia pierwsza połowa. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają 2, teraz 0, na omówienie taktyki. Boże, to jest gigantów. A teraz... Dobra, nie chcę tego, słuchajcie, oglądać. Lecimy dalej. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Zablokowany ten strzał. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Uwaga, wychodzi sam na sam. Dalej jest ciekawie. Rzut karny, proszę Państwa. Przegrywają 2 bramkami, ale już za chwilę może się to zmienić. Nikt specjalnie się nie przejmie żółtą kartką. Normalna rzecz, ale za chwilę może być kara dotkliwsza. Czy wrócą teraz do gry? Ale teraz Jejku. Zamieszanie, słupek, czy ktoś dobije? Dobra, słuchajcie, to był pierwszy mój strzał, także... Wybaczcie. Bez wątpienia, było przewinienie, będzie rzut wolny. Dobry odbiór, piłka jednak wyszła na aut. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Sztab trenerski wojskowych nie czeka, będzie korekta składu.
Owen. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. No dobra, ale już chociaż coś tutaj zaczęliśmy tworzyć. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Głęboko w pole karne zagrywa. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Jędrzejczyk. Owen. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Ale nic z tego, górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Tomku, jedno ci powiem, nadal nie mogę uwierzyć, że nie ma gola. Ta interwencja pierwsza klasa, a raczej klasa światowa. Mocne wejście, ale czyste. Ruszył do ataku, chyba wie co chce zrobić. Teraz okazja na kontakt. Jest! Bramka! A to znaczy, że to jeszcze nie koniec. Już tylko jeden gol straty. Co tu się wydarzyło? Całkowicie wbrew temu, co dzieje się na boisku, drużyna, która nie miała za wiele z gry, strzeliła gola. Futbol jest okrutny, można by zacytować klasykę. Mamy zatem zmianę w Legii Warszawa. Mamy teraz wynik 2-1. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Arbiter nie wahał się ani chwili, odgwizdał przewinienie. No nie, chyba nie można się dziwić takiej decyzji. Zawodnik wiedział, co go czeka. Tak, piłkarz już wcześniej usłyszał upomnienie, więc chyba miał świadomość, że kolejne zagranie tego typu zakończy się żółtą kartką. Mnie to nie zaskakuje. Zagrywa z wolnego piłkę w pole karne. Dobrze, teraz w obronie. Mogło coś z tego być. Jest podanie. Jak to się rozwinie? Odebrał tę piłkę jak na treningu. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Optymistycznie podszedł do tego strzału. Trzeba było się teraz wykazać. Nie, no, to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. Nie wiemy, kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Dobra. Z Rożnego w okolice jedenastki. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Podania w takim miejscu zawsze są groźne. Ależ interwencja w polu karnym. I strata piłki. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje? Ależ historia! Bramka w debiucie w seniorskiej piłce! No, chyba lepiej nie potrafiłby tak sobie jest. Tego wymarzyć. Teraz kibice będą się domagali jego występu nie, no, w każdym słuchajcie, meczu. To już potwierdza ten komentarz, że niestety, oglądamy ale teraz tę kapitalną, samotną meczek, akcję raz jeszcze, nieco bardziej na spokojnie, świadomi tego, jak niestety ona się skończy.
ale na rzeczy piękne zawsze warto patrzeć, a ten popis indywidualny niewątpliwie jest pięknem samym w sobie. Brawo! I ruszamy. Remisowy rezultat 2-2. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Dobrze, teraz mija rywala. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Legioniści oddają piłkę. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Bramkarz się rzucił. Wyciągnął jak struna. Rzuca piłkę przed bramkę. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Schodzi teraz do środka. Czy wyjdą na prowadzenie? Ale chupnął, aż się bramka zatrzęsła. Tyle, że piłka wylądowała nie po tej stronie siatki, co trzeba. Cóż, szkoda straconej okazji. No, coś za dużo okazji mają. André Martins. Mladenowicz. Do Mladenowicza. Dobrze teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. No nie, właśnie źle. Dobra interwencja. Piłka. Rywal bezradny. Może jeszcze pociągnąć skrzydłem, korzystając z błędu ustawienia rywali. Rozejrzał się, może dośrodkowywać. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Dobrze obroniony strzał. No nie wierzę, zaraz strzelał, słuchajcie. No. No z tą flagą to tutaj jest nieźle. Głęboko w pole karne zagrywa. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Interwencja bramkarza i piłka trafia w słupek. Na stadionie nikt już nie siedzi. Emocje sięgają zenitu. Kibice wiedzą, że wystarczy jedna dobra akcja, żeby w samej końcówce przeważyć losy meczu na swoją korzyść. Nie. Dobrze, zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Artur Jędrzejczyk przechwytuje piłkę. Teraz naprawdę świetna piłka. To dośrodkowanie mogło sporo namieszać. Na szczęście obrońcy zablokowali piłkę. Piłka poza boiskiem. Będzie wznowienie od bramki.
i tym zdecydowanym wejściem odbiera mu teraz piłkę. Bramka w takim momencie spotkania byłaby decydująca, ale strzał zablokowany. Szansa na objęcie prowadzenia. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Wciąż muszą uważać. Musiał się bramkarz zdrowo wyciągnąć, ale raczej nie zrobił sobie krzywdy. Strzał obroniony, to najważniejsze. Takie parady mogą wydawać się czymś ekstremalnym dla zwykłego widza. Dla bramkarzy to chleb powszedni. Rzuca w okolice 11 metra. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Piłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Jest decyzja arbitra. Rzut wolny przyznany dla piłkarzy Legii Warszawa. Lukinias. Może teraz Legia, może w samej końcówce zdołają rozstrzygnąć ten mecz na swoją korzyść. Teraz dobre zagranie, czy potrafią to wykorzystać? Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji, popatrzmy. Ale nic z tego nie będzie, akcja spaliła na panewce. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. No zabierzcie, zabierzcie, zabierzcie tą piłkę, panowie. Mamy doliczonych 5 minut, to jeszcze dość czasu, by przeprowadzić jedną, dwie akcje. Udana teraz interwencja w defensywie, skuteczny blok i zagrożenie oddalone. Skuteczny pressing teraz, uwaga! Świetnie teraz wyjaśnił sytuację obrońca, zanosiło się na to, że będzie groźnie. No i znowu są przy piłce. Więcej okazji na przełamanie tego remisu mogą już... Ależ to była istotna obrona. Gdyby nie bramkarz, drużyna znalazłaby się w prawdziwych opałach. Zgadzam się, w końcowej fazie spotkania przy remisowym wyniku tego typu interwencje są na wagę złota. Pole karne, głęboko teraz. Zupełnie niezrozumiała decyzja. Dobra. Dlaczego tak mocno uderzył? Lecimy zwłaszcza z tym. Z takiej odległości. To mogła być łatwa bramka. No i nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. Próbujemy strzelić. Rywal teraz mocno naciska na Andrę Martinsza. No i brawo, to co Państwo widzicie, to wysoki pressing. Zablokowany ten strzał. To koniec. No i słuchajcie, mamy remis w tym meczu. Mamy remis, także zostawiły na boisku sporo zdrowia, ale szkoda, żadnej nie udało szkoda, się że... przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Szkoda, słuchajcie, że nie udało się, nie wiem, zapisać tego pierwszego meczu, nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy, co musimy zrobić, żeby ten mecz nam się faktycznie zapisał, bo przecież mieliśmy tutaj przecież wszystko tak naprawdę. Dobra, zobaczmy jeszcze, jak te powtórki na koniec wyglądały. Bramka! Tak, tutaj mamy była pierwsza brama już na starcie. Dobra to prognoza na resztę meczu. Tak, no to fatalne po prostu, to fatalna pomyłka. Gol za darmo. Także widać, słuchajcie, że... Wybiegli bramkarza w pole i wbił to teraz do pustej bramki. Mogło być dużo lepiej. To tylko potwierdza, słuchajcie, że słabiej sobie radzimy grając całą drużyną, niż jak graliśmy jednym zawodnikiem. No bo wtedy tak naprawdę nasza drużyna miała takie rywala, ależ to było ładne. Różne.
różne sytuacje. No dobra, starczy, słuchajcie, tych powtórek. Zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, co my tutaj mamy? Posiadanie, strzały. Dobra, weźmiemy sobie dalej. Podsumowanie meczu, dobra, dalej, no i zobaczmy, słuchajcie, no my nie wcisnęliśmy tutaj mecz od nowa. Wyniki. No i właśnie. Co teraz? No poziom dużo mniejszy, słuchajcie, niż mieliśmy wtedy. Rozwój, dobra, zobaczmy, co tu mamy. Mamy dwa punkciki. Dwa punkciki. Co my tu możemy wybrać? To jest zdobyte, tutaj jest za mało. Dobra, zobaczmy, to jest zdobyte, tu też za mało. Za mało. Zdobyte. No, na razie, słuchajcie, wygląda na to, że nie możemy nic tutaj zrobić. Dobra, no to trudno, słuchajcie, zbieramy dalej. W takim razie. Dobra, no i teraz najważniejsza rzecz. Zobaczmy, słuchajcie, te nasze tabele. No i tabela tutaj jest wypełniona, więc nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło. Dlaczego nie mogliśmy przejść dalej? Dalej. Dobra, zagraj mecz. Ok. Dalej treningu nie możemy. Dobra, i teraz zrobimy jeszcze jedną rzecz, czyli zapiszemy, słuchajcie, dobra, niech będzie nowy. Będziemy sobie zaznaczać, czyli odcinek trzeci. No trudno, ja wam, słuchajcie, udostępnię ten odcinek drugi, bo tam był mecz. No trudno, będziemy mieć porównanie meczu dobrego, gdzie graliśmy tylko jednym zawodnikiem, i gorszego, gdzie graliśmy całą drużyną i niestety po prostu zremisowaliśmy. Więc no, tak to wygląda. Także słuchajcie, no dziękuję wam bardzo za uwagę, za to, że byliście ze mną właśnie w odcinku numer 3, słuchajcie, FIFA 22 na kanale Dark Owen. No miejmy nadzieję, następny mecz, tak jak widzimy tutaj, no mamy do rozegrania, miejmy nadzieję, że o wiele lepiej nam pójdzie. Na razie oczywiście no za wiele tutaj się, że tak powiem, nie postaraliśmy, czyli mamy po jednym punkcie w tabeli, niestety, tak jak drużyna z Holandii. No i cóż, kochani, zapraszam was już teraz oczywiście gorąco na kolejny odcinek. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was do udziału w odcinku czwartym, gdzie będziemy uczestniczyć w kolejnym meczu. Także trzymajcie się, do zobaczenia, hej!